Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty. Dzisiaj gra ze mną El Bartik. Ja jestem po drugiej stronie. Tak, jesteś po drugiej stronie, tam słyszysz muzykę, a tu nie słychać muzyki. Ciekawe zjawisko. Gramy oczywiście w Emergency Hamburg, a dzisiaj w końcu po latach gry w Emergency Hamburg uda mi się wymienić samochód na nowy, lepszy, miejmy nadzieję, że na bardzo dobry samochodzik. Chciałem ci nastukał. Także jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem, ale żeby ten samochód kupić, muszę sprzedać mój obecny, czyli moja teselka boża zostaje właśnie sprzedana. W teorii... W końcu, Jezus Maria. W teorii mógłbym chyba jeszcze coś... Ja chyba miałem jakiś samochód jeszcze, nie? Chociaż nie, może już go sprzedałem właśnie. Brzydki. Dobra, ale proszę państwa, kupimy sobie nowy... samochód też. A jaki, jaki? Też samochód elektryczny. Mógłbym kupić to, to ma dużo koni, to szybciej jeździ, ale to jest elektryczne. Ferdinand Vivo. Czymkolwiek jest ten samochód. 400. No jestem biedakiem, mam 1000 teraz z hakiem tylko. Jestem o. biedakiem, mam 1000 z hakiem. A jak mogę wezwać teraz samochód? Znowu pierwsza. Pierwsza rzecz w trakcie odcinka i chłop chce nas skuć. Zaraz go pobije. On mnie bije. Aha. O co tu chodzi? Are you stupid? Ty, on myśli, że to mój samochód. On myśli, że to mój samochód. Kolejny! O co tutaj teraz dzisiaj chodzi? To jest jakaś... Nie rozumiem. Are you ok? A, mamy się zatrzymać. Stoimy, o co chodzi? Chłopie. Ale mu świecić te oczka. No świecę, świecę. Dobra, chłopie, ja tu drabinę tylko przyjechałem postawić, no. Gościu. Ja tu jestem jako w ramach nie wiem czego. Aha. Aha. No dobra, dawaj! To... Jedź, lamusie! Uciekaj! Ale mu powiedziałem. Dobra, Bartek, przydałby mi się mój samochód. Nie mam pojęcia, gdzie jest teraz mój samochód. A to nie powinien tutaj być? Zespiony coś takiego? No, fajnie by było. Czy ja mogę dać mu jakiś spawn, czy coś takiego na ten samochód? Powinieneś spawn raczej. Vehicle, dobra. Przynajmniej mi go nie zniszczyły. A ten fioletowy, uuu. Pa, co oni robią? Ty. O co tutaj chodzi? Nie rozumiem. Znowu ten ty sam jakiś... Ale nie, właśnie nie, patrz na ich nazwy. To jest coś nie tak, oni mają jakieś takie zesrane nazwy w ogóle. Może są jakieś buty atakujące serwer. Może to są jakieś buty policji. Patrzcie, 13 policjantów, wszyscy mają... A to by, naprawdę, to wygląda jak jakiś atak botów. Dobra, Bartek, my musimy za to zarobić normalnie pieniądze. Chodź, przejedziesz się ze mną. Dobra. Test nowego samochodu, proszę państwa. Ale ja lubię ten zapach nowego samochodu o poranku. Podoba ci się ten samochód teraz? No, może być nawet. Ale pa, słyszysz ten ryk silnika? Właśnie nie, mam włączone dźwięki serwera, także nie słyszę. Jezus Maria, bardzo. Dobra, to kolejna pepega Bartkowa, okej. Okay. Przecież wiem, że jest elektryk, się nie słyszy. Tak, halo. Tak. A to taki żart teraz. Wiesz, Bartek, to jest ten moment, w którym ja nie wiem po prostu, to ciężko wyczuć. Bo to jest normalny tekst, to jest który faktycznie piękny. Musisz rzucić. Tak, to jest właśnie piękne we mnie. Ewentualnie moje przypomniałeś piękne. Sobie teraz, jak zacząłem dramę robić i tak dobra, powiedziałeś. Tak szczerze usłyszałem po prostu ten, policję, ten kogutyk policyjny. No. Przecież, ej, jest... tak sobie pomyślałem, że nie mam włączony dźwięk. A dobra, to jest elektryk. No, a czyli dobra, czyli nie był żart. Okej, okay, wszystko jasne. Był, ale, znaczy nie był, ale zamieniłem to jako taki żarcik, o. Uratowałem sytuację w ostatnich sekundach. No to nie wyszło. Zobaczmy w takim razie. Widzowie napiszą w końcu, czy wyszło, czy nie. O, niech widzowie to osądzą. No ale tu już się przyznałeś, że nie wyszło, bo to nie było. Nie, nie dobra, co wam to co powiedziałem? Nie przyznaję się. Dobra, Bartku, mam nowy samochód, ale nowy samochód nie oznacza, że będziesz jeździł za darmo od teraz szybko. Ale tak patrz, kurczę, no dobry się wydaje. I teraz by się przydał serwer z mniejszą ilością policji, że można było działać. Wszędzie. Oho, pa. I znowu dziwny nick jakby. Nie, no to jest akurat nienormalne. Ale ja nie rozumiem, o co ty chodzi z tym policjantem. O, on chce, żebym go uderzył.
Bartek, chcesz spróbować? Może da ci pieniądze faktycznie. Ale ty sama patrz, sama policja przyjechała. Goście. Napisał, punch me, I will give you cash. How much money? O właśnie, ile? Ile ci by dał za to? Tak jest mało. 8000. Kurczę, napisz po prostu more. Żeby więcej dał. O, more. 8K, mało. Ej, ale on ma fajny kask. Skąd mieć taki kask? Ej, każdy z tych policjantów już idzie życie zakuć. 10K. O, jest coraz lepiej. Dobra, chodź, jedziemy. Ej, poczekam, bo klawiatura włączyła. Dobra, jadę, nara. Halo! Noby. Dobra, jestem. Nuby, kurde, traćcie ekspa. Gałgany. Ej, Bartek, bo ja muszę zarobić pieniądze prawdziwe, wiesz? No to legalnie czy nielegalnie? No, legalnie. No to co powiedz. Stary, tutaj na każdym rogu jest policjant, który robi nielegalne rzeczy. Dobrze, dosłownie. Dobrze, to co powiesz na Track Company? Taki luźny. Na Track Company. No tak, można jechać, można, o Jezu, dostałem mandat, a nie mam pieniędzy, żeby opłacać mandaty. Bartek, opłacisz za mnie mandat? Sorry, coś się przerwało, możesz powtórzyć? Patrz, no ej, na każdym skrzyżowaniu jest policja bijąca ludzi, dosłownie. Patrz tutaj, nawet tutaj jest policjant, bije człowieka jakiegoś normalnego. Dobra, możesz pojechać. O, co tutaj chodzi? To jest jakiś film ten serwer, podoba mi się. O, dobra, na szczęście. Ale to jest w sumie taka, można powiedzieć, że równoważnia z poprzedniego serwera, bo tam policji nie było, a teraz jest nadmiar. To jest równoważnia? Coś, co jest z równowagą do wagi. Co? Mój sobie teraz kmini samemu. Coś, co jest równowagą do wagi? Równoważnia to... Równowaga do wagi, widzowie. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, o co chodzi. Może ktoś z was rozumie. Ja czasami po prostu mam wrażenie, że po prostu ja cię nie rozumiem, nie? Ja sam siebie nie rozumiem, ale to już inna sprawa. Także to jest, wiecie, to jest, no każdy ma tam jakąś swoją opinię czy coś, ale no ja po prostu nie rozumiem. Może po prostu z tym za głupi, no. Jest tak, to bardzo duża szansa. To jest prawda. Dobra, parkuję ten samochód, bo kurczę, gaszę światła jeszcze. Zaciągam ręczny, wyłączam silnik, żeby nie tracił mi energii. Teraz polecimy jako pan strażak, a tak? A ten co tu robi kolejny? To on co, Bartek, ty będziesz rurą, czy będziesz city? Nie wiem, czy mnie obraziłeś, czy nie? Ja będę rurą, także... Dobra, to ja będę city. Uuu, ty! Więcej autobusów jest! Ale fajny autobusik, tylko strasznie dużo expa na niego trzeba. Uuu, to ja autokarem będę jeździł, panie! Dobra, spawn za chwilę. Opa, to jest ta różnica, proszę państwa. To i to jest ta różnica. To ale jest, ty masz wielkiego... To jest ta różnica. To jest Bartkowy, a to jest mój po prostu autobus. Ale to nie widziałem, że taka różnica będzie. No. To. Dobra, jedź pierwszy. A, jako pasażer? Co jako pasażer? To... Tak, bo tu nie... nic nie widzę na tej kamerze. Kamera się buguje. To trzeba wy... Ale mam autobus! Dobra, no ale gdzie ja mam odebrać kogoś w sumie? Niebieski ten powinieneś mieć. Na GPS-ie. Tą drogę niebieską taką. No dobra. To ja jadę po kogoś. Jadę. No to mniej pracy życzę. A to powodzenia też w powodzenia, pracy, powodzenia. Oby mniej policji na drodze. Tego raczej bym nie oczekiwał zbytnio, ale tego może... Tego życzę ci ja, kierowca, bombowca. A ja ci życzę, żeby ci zapali, czy nie zapali. A za co by mnie mieli złapać? Nie wiem. Dobrze, są, wiesz, policja zawsze może. Dobra, i co ja mam tu zrobić? Czekaj, bo ja jestem w tym punkcie. To tam podjechać może pod ten punkt? To nie żadnych tych? Żadnych pasażerów?
Czy ja muszę idealnie być w tym punkcie? Idealnie muszę być! Ale zrobiłem, zrobiłem na dwóch kołach rondo. Ciężko może być, bo ja muszę tak dosłownie właśnie ideolo, nie? Całkowicie idealnie być w tym punkcie, żeby wszystko było w porządku. Ja nie muszę. A ja muszę. Ale szczęście mam łatwiejszy. Bo inaczej wiadomo co się wydarzy. Dobra, łatwiejszy czerwone światło. No jednak mały autobus ma jakieś plusy, nie? W tym momencie. No tak. Bo wiesz, bo ten znaczek jest tak duży, że ja mogę po prostu być wszędzie i tak no, mi zaliczy. No, a ja muszę tak idealnie wjechać. No, ja takim autobusem to będę jechał w sumie już w poniedziałek do Warszawy. Także miejmy nadzieję, że dobrze, miło mi ta droga minie. Oby nikt ci nie ożywa. Ej, ten clothing store też można napaść na niego. To jest nowy punkt do napadania też. Oho, no to chyba już... No to już wiem, jaki ten odcineczek będzie. Żebyśmy tego nie sprawdzili, no. Jak się w ogóle światło włącza? L? Jak lights? Ja tak bez światła, bo ja tak bez światła jadę. No widzisz, Bartek. Takie życie, pasu życie. Ja też już dostałbym mandat. Znaczy, że to nie jest ETS. W ETS-ie to przede wszystkim jechałbyś autobusem. Jeżeli bym zainstalował modyfikację, to bym jechał autobusem. Ale jeżeli tak ja bym tak zainstalował modyfikację, to bym nie grał w Robloxa, tylko grałbym w GTA 5. Modyfikacja Roblox. Może coś takiego jest, tylko nie wiesz. A, no okej. Okay. No dobra. To nie łatwo. Może... No i madę dostałem! No. I co, Ruro? Aha! Co, Ruro? Aha, tak mi miło! I co, Ruro? Miło. Pa, jak idealnie! Nawet cię nie zahaczyłem, chłopie. A ty haczapuri normalnie na mnie robiłeś, gościu, tutaj. A, bo ty masz jakieś tam problemy z typem, dobra. Jakie ja mam problemy z typem? A to nie ty byłeś w tym autobusie? Nie. A powiedziałem, że się zatrzymał, się zatrzymał. No to nie byłem ja. Ja jestem teraz koło Gas and Go Fuel, coś takiego. Wow, ty, no to w takim razie chłop się posłuchał też autobusem, autobusiarz. No, kurczę. Czasem tacy się zdarzają również. No kurczę, przekaz myśli złapał. Jak wczoraj w sumie. Może wczoraj. Może przez to, że mu zapipczałem po prostu. To się tak wydarzyło. Też istnieje taka duża szansa. Dobra, jest skrzyżowania. Ronda tak naprawdę są najgorsze dla takiego dużego autobusu. Ale jestem koło Fire Department. Czy się po prostu obok straży pożarnej? Tak. Gratuluję, Bartek. Pięknie wymówiona nazwa po angielsku. Fire Department. A, staram się, staram się. Fire Department? Fira się mówi tak dokładnie. Wasser und... Feuer? Feuer und Wasser? Ja, natürlich. Pomnieść zusammen. Ja chyba skończyłem już robotę, bo nie mam żadnych znaczników. I manda dostałem. Chłopie, tracisz ekspa za to. Jedzie jak człowiek, a nie jak łachudra jakaś. Dalej jestem na plusie, jeżeli dostajemy mandat. No co ty robisz? Policjo, suń dupę, no policja blokuje cały przejazd. A właśnie się mnie jakieś auto fioletowe wrąbało. Policja, wygałgany, no. Ja pierdzielę. Ale no, tutaj jak jest za dużo policji na serwerze, to też jest młyn, bo ta policja po prostu łamie wszelkie prawa, nie? Tak, oni chcą po prostu ekspo, muszę idealnie chyba w to wjechać, bo no nie zaliczy mi. Ding dong. Ding dong. Przyjechałem tu windą. Jamy stację. No, jaką? Nie wiem, to jest po niemiecku, ciężko powiedzieć. No jaką? Tyś... No, cwaniaku. Co im przejechał pod samochodem, pod autobusem właśnie. Jaką stację minąłeś? Gas and Go. No ale przed chwilą mówiłeś coś innego. O, powiedziałem coś innego, ale teraz minąłem Gas and Go. No dobra. I robię kółeczko chyba teraz. Niech tak będzie, uwierzę ci teraz.
Ale tym się powinno więcej, jak się bierze takie lepsze autokary, takie większe, powinno się jakoś lepiej zarabiać, mam wrażenie. Że ten zarobek powinien być jeszcze wyższy. Im lepszy właśnie pojazd weźmiesz, tym po prostu to wszystko, wszystko powinno rosnąć. Tak łatwo nie ma. Ty kumasz, że ten policjant, co ci chciało skamować, to on cały czas w tym samym miejscu, pod jubilerem? Aha. Ten... Dostałem kolejny mandat, fajnie, co? Dobra, ja muszę w samochód przestawić chyba, autobusem. Aha, tu jest nawrotka w ogóle do zrobienia, którą muszę zrobić autobusem. Co ty, debilu, robisz? Właśnie, co mi piety robi? On piety mi robi, kretyn. Że policjant? Nie wiem, jakieś auto osobowe robi mi piety, kretyn jeden. No nie mogę, no. Ale wkurzyłeś takiemu... nie tego policjanta, którego mogłeś wkurzyć, Bartek. Ja jeszcze nie wkurzyłem go, jeszcze nie mam broni. Żeby go wkurzyć. No, no właśnie, dlatego już go wkurzyłeś. Nie może cię aresztować, no. Dobra, me, pokazuję środkowy palec. Me, łamie ci ten palec. Nie do ciebie, tylko do policjanta. Spróbujmy, try. Czy Bartek ma złamany palec? Nie powiodło się. Powiodło się jeszcze jak, połamałem mu zamiast jednego 3 palce. Me wysyła Bartka do szpitala. Me przed wysłaniem Bartka do szpitala traci 3 zęby. Bartek traci jeszcze 3 zęby? Okej, okay, spróbujmy. Od razu, czy może straci 5? Traj. Czy Bartek straci 5? Nie. Traj. Czy Bartek straci 6? Tak. Okej, okay, to traci 6. Ale oso, chłopie. O, Bartek mówi lepiej niż zazwyczaj. Aha! Może to te zęby mu przeszkadzały. Nie jestem PZR, te halo. Ale że się tak z kolegi śmiesz. Kogo? Niemiło dla kolegi. Kogo? Niemiło. Z jakiś random z internetu, nie kolega. Aha. Czyli tak o wszystkich nas mówisz? Tak. O, siema, chyba właśnie ci mijam. Niemiło. To nie ja. Chyba jednak ty. Chamie. Tu! Aha. Tu na ciebie, gorszy autobusiarzu. Dobra, tam. Gorszy, nie gorszy, ale jednak jest. Ile masz expa? 98, chyba to na niebiesko jest. Ościu! Na czerwono. Gdzie się wbijasz, typie? Poczekaj, ten exp na czerwono to jest stracony exp, tak? Czy zdobyty, bo no nie kumam. 100 to jest wartość bazowa. A niebieski to jest ten, który zdobyłem. Tak, zaczynasz w czerwonym od 100. Im masz mniej, tym gorzej. Mam 85. To ze 3 mandaty dostałeś chyba. No około. No około. No plus minus. No plus minus, 3 mandaty. Jako gość, który powinien być bezmandatowcem. No nie moja wina, że zatrudnili mnie tacy, ani inni ludzie. Mi nie. Na autobusiarza. Ja prawo jazdy na SPCD nie mam. Ale no podrobione pokazałeś przecież ty. A, no tak. W rozmowie pokazałem... o pracy pokazałeś podrobione prawo jazdy. Pokazałem twoje prawo jazdy, tak. Z chipsów wyjęte. Powiedz, namalowałem sobie. No wąsy, no. Czekaj, a wiesz, że wymieniłem się dzisiaj z Plotarem w Anime Defenders. O? Na shiny tych, shiny gości. Dałem mu shiny różowa shinobi za shiny słomkowy kapelusz. Mam to i to. No, a teraz mam. A, i wiesz, że nie da się tych gwiazdek już tęczowych wymieniać? Ale da radę te kolorowe, czyli niebieska, coś. Na przykład dałem mu dzisiaj jedną czerwoną za jedną niebieską. O, no to może się pomieniać w sumie, bo mi akurat niebieski brakuje. No mi też. A. Na tym polega problem. No, ale dzisiaj sobie zdobyłem jedną gwiazdeczkę, także teraz już coraz mniej. No, ja też. Tylko jestem teraz... Teraz jestem w sumie taki zagwozdce, czy mam tego Garpa dalej... No Prima rób u niego. Prima, czy po prostu tego, którego wczoraj dropnąłem, tego, który jest na S-tierze. No ale Garp też jest S-tier. A, one są oboje, dobra. No to, że taki jest problem, że na tego drugiego już mam, a na Garpa jeszcze muszę troszeczkę zbierać. No to widzisz, to już twój interes w tym, nie? Co dasz? No i mandat dostałem, przecież ciebie mi zagadałem.
Łatwo, proszę państwa. No i co, może ja mniej expa zarobię niż Bartek, bo on pojechał szybciej tym autobusikiem, ale ja przynajmniej nie dostałem mandatu. Jakaś to się liczy, jest. Proszę państwa. Dobra, Bartek, dawaj, jedziemy już do tego z powrotem, do Bus Company. W takim razie, ja idealnie powiem ci, że mam trasę, także... No, to tam, gdzie zaczęliśmy. A tu jest Bus Company, okej. Okay. Tak, Bartek, tu gdzie zaczęliśmy. Ja właśnie tam zmierzam już z ostatnim moim jakby zleceniem. No i zobaczymy sobie przy okazji też, ile zarobiliśmy. No zakładam, że po prostu więcej zarobisz, ale ja więcej może zgarnę pozytywnego odbioru i w ogóle feedbacku. Nie, jak ja cię widzę, to od razu mam negatywny odbiór, a nie pozytywny. Ale na szczęście to tylko ty. No dostał kolejny mandat. No właśnie, a ty już z 5 mandatów przyjąłeś, chłopie. A na gębę po prostu. Dobra, gdzie jesteś? Na światłach. To dawaj, dawaj, bo ja już na Bus Company. Ja już wiesz, właśnie odstawiam autobus. A mijamy sobie panów policjantów. Moich panów policjantów okay. Mijam sobie. Proszę państwa, tak właśnie wygląda praca w Bus Company. Teraz wygląda trochę lepiej, bo jest dodanych więcej pojazdów, więc fajnie. Aczkolwiek, no nie jest to najlepsza praca. Jak widzicie, dosyć mało dostajemy expa. Dosyć mało się tu zarabia. Ale zabawa fajna. No, zabawa też taka set. Zobaczymy jak będzie z tym, z taksówką. Jak to będzie działać. Może taksówką będzie lepiej to szło. A jest już taksówka? No, za więcej expa jak zgarniesz na busie, nie? Także proszę państwa, dziękujemy bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko. Hello.